Kokiet, dziwaczek, tańczące, purchawki i wiele innych fantastycznych stworów zawitało do Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Wszystko to za sprawą prac Anny Szymanek. Gorzowska artystka jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Największą miłością pani Anny jest ceramika. Jej prace sprawiają wrażenie wiotkich, miękkich i delikatnych w dotyku istot z innego świata. Anna Szymanek ma bowiem władzę absolutną nad gliną. Niestety musiała porzucić tę formę artystycznej wypowiedzi. Praca z toksycznymi preparatami zagrażała jej zdrowiu. To się skończyło tragicznie dla mnie. Dokładnym poszatkowaniem rogówek, o mało nie oślepłam. Okazało się, że jestem alergikiem. A niestety przy porcelanie, którą bardzo kocham, stosuje się chemię ostrą. To jest, terpentyna to jest mało. To jest mały taki niemowlak. Ja pracowałam z toluenem, z listrami i one mi zżarły rogówkę. Ja musiałam to poprzestać. Artystka nie potrafi jednak żyć bez sztuki. Anna Szymanek znalazła więc inną formę wypowiedzi. Dzięki przyjaciołom wyjechała na plener malarski do Niemiec i tam na nowo odkryła pastele. Pastel, no tak jak wiemy, to jest pył, który wgniatamy w papier, w karton. Są to szalenie szlachetne kolory, a poza tym to ja kocham życie. Ja nie potrafię długo rozpaczać, zamieniam jedno na drugie, żeby iść dalej i dalej, cieszyć się tym, że mogę jeszcze coś zrobić. I to jest moja radość, malowanie. Ja już zapomniałam, ja tą ranę odkrywam w momencie, kiedy mówię o ceramice, ale tak normalnie to jej nie ma, ja zapominam o tym. Cieszy mnie kolor, cieszy mnie malowanie, cieszą mnie jakieś nowe doznania. Ja nie maluję cyklami jakimiś, nie maluję wymyślając filozofię do malarstwa. Ja po prostu biorę i maluję. Ta radość malowania emanuje z obrazów Anny Szymanek z ogromną siłą. Odbiorca współtworzy dzieło, ponieważ artystka nie narzuca mu interpretacji. Praktycznie wszyscy artyści, którzy tutaj goszczą w tych salach, zawsze mówią, że oni nie biorą, nie wiedzą, co powiedzieć, nie potrafią komentować, tylko słuchają tego, co mówią oglądający. I chyba to jest bardzo ważne, co się w nas budzi przy oglądaniu malarstwa. Malarz rzeczywiście jest jakby niewolnikiem tego, co musi zrobić. Zresztą wielu z nich podkreśla, jestem tylko rzemieślnikiem, ja tylko przekazuję, a my jesteśmy do odbioru. No to jest pocieszające, że do sztuki potrzebne są dwie strony. Delikatne barwy zabierają widza w niezwykły świat ulotnych postaci i krajobrazów. Anna Szymanek maluje smukłe księżniczki, jak gdyby szukała istoty kobiecości. Mgliste pejzaże zdają się być nie z tego świata i widz może poczuć się jak odkrywca badający nieznany ląd. A nieznany ląd zamieszkują oczywiście fantastyczne stworzenia. To mnie fascynuje, że to jest świat równoległy, że to nie jest to, co my widzimy na co dzień, to, co nas otacza, to, co nas nieraz swoją szarzyzną denerwuje, tylko możemy z tymi pracami naprawdę odlecieć w kosmos, dosłownie, bo niektóre prace dzieją się w kosmosie, niektóre się dzieją gdzieś tam w głębinach morskich. Jest to świat poza naszą rzeczywistością i możemy, patrząc na te prace, odpoczywać. Światy są przedziwne. Przecież oglądając programy o przyrodzie, często mnie zaskakuje różnorodność. Moja przyroda, ta właśnie dziwna, te stworzonka, to są wymyślone przeze mnie. Ja się bawię w ten sposób. Robiąc pierwszy ruch kredką pastelową, bo to są pastelami na ogół malowane, ja jeszcze nie wiem, co ja stworzę. Następna kreska i zaczyna wyłaniać się jakiś pierwszy obraz. Ja się bawię, tu dorobię coś, tam coś dorysuję, tam plamka, tu plamka, kreseczka i powstaje po prostu stworzenie. Te stworzenia zamieszkują niezwykłe przestrzenie, mają swoje nastroje, lepsze i gorsze chwile. I mimo ich inności w cebulce czy wielorożcu można odnaleźć własne lęki i radości. Być może posługuje się pewnym rodzajem intuicji, który pozwala jej na wyszukanie, odszukanie jeszcze jakichś ważnych pokładów. Rzeczywiście ona tak maluje z taką, w najlepszym tego słowa znaczeniu, dziecięcą wiarą.
tak jakby dziecko wzięło farby i malowało to, co w nim jest autentyczne i prawdziwe. Anna, ponieważ jest tym ceramikiem wykształconym, być może troszeczkę tak maluje, że puszcza jak gdyby swoją wyobraźnię. I faktycznie to się zgadza, bo przecież puszcza wyobraźnię z łańcucha i po prostu pokazuje nam jakby wnętrze swoje i jednocześnie coś, z czym się nie spotkamy na co dzień. Jednocześnie Anna Szymanek potrafi dostrzegać najdrobniejsze elementy otaczającej ją rzeczywistości. Dla jej niezwykle bogatej wyobraźni wszystko może stać się tematem, z którego zrodzi się obraz. To są momenty takie, często przedziwne. Tutaj jest taki obraz, też pastelami jeszcze malowany, noszący tytuł Owoc. To jest truskawka, zupełnie niepodobna do truskawki. I to też był taki moment, że nie to, że ja ją dostrzegłam, ja zostałam jak gdyby sprowokowana do zobaczenia tej truskawki. Na obiad na plenerze mieliśmy deser w postaci truskawek. Kolega mówi, o nie, nie, zanim wy to zjecie, to ja to namaluję. Ja tak szybko wzięłam z góry truskawkę jedną, a ja nie będę gorsza. No i zrobiłam ogromną truskawę i każdy się zastanawia, co to jest, truskawka czy nie truskawka. Po prostu jest to coś, co sprowokowało mnie do namalowania w ten sposób. Ja tak pracuję właśnie przedziwnie, mam prowokacje cały czas. Przecież te wisienki, one leżały sobie w taki dziwny sposób. Mówiliśmy o różnych rzeczach na plenerze, o przeżyciach, o twórczości. Rozmawia się o tym. I te czeresienki leżały sobie tam spokojnie. Ja tak na nie patrząc mówię, no patrzcie, jakie plotkary tam leżą. I powstał obraz. Jak mówię, to są wszystko przypadki. Warto wybrać się do biura wystaw artystycznych w Sieradzu, by zobaczyć, co zrodziło się z tych przypadkowych olśnień. Prace Anny Szymanek można oglądać do 5 lipca.